Szanowni Państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Lukowicz, piąta część kursu dotyczącego driverów i tym razem zajmiemy się czymś naprawdę wystrzałowym, a mianowicie definiowaniem swoich własnych funkcji, które można w driverach użyć. Więc na początku może szybko zestawmy sobie tradycyjnie już scenę z kostką i kulką, które będą nam posługiwały tutaj w misji krzewienia wiedzy blenderowej i dodajmy do kostki driver na współrzędnej określonej przez Z. No i teraz tak. Mamy tutaj te nasze obiekty. Podzielę sobie teraz ekran na pół, aby widzieć konfigurację drivera. Shift F6, aby włączyć sobie edytor krzywych i z tego edytora wybieram drivers. I od razu widać nasz driver zdefiniowany jako funkcja. Naciskam N, aby dojść do panelu z jego definicją i Ctrl z lewym klikiem na drivers, aby pozamykać wszystkie panele oprócz tego, który kliknąłem. No i widzę tutaj konfigurację naszego drivera, która jest oczywiście domyślna. Znamy już wszystkie te elementy, o których wcześniej mówiłem. I teraz tak, mamy tutaj możliwość wpisania na przykład frame. Frame oznacza, że jest to numer bieżącej klatki. Jeżeli przeskoczę przez shift strzałka w lewo do pierwszej klatki animacji, wtedy będziemy mieli tutaj wartość 1, a później przesuwając się strzałkami będziemy mogli zobaczyć, że rzeczywiście czas nam się przesuwa. No i spokojnie ta nasza kulka jest w bezruchu, a kostka przesuwa się gdzieś tam. Oczywiście poniżej zera z klatkami nie mogę zejść, więc ten frame jest naturalnie ograniczony poprzez timeline. No i teraz tak, gdybym chciał, żeby na przykład nasza kulka i jej położenie na X-ie wpływało jakoś na kostkę, to już wiemy, że należałoby sobie tutaj z Transform Channel wziąć po prostu tą kulkę, podać obiekt, wziąć to X location, które mamy w przestrzeni World Space i var wpisać zamiast frame. No i teraz będziemy mieli położenie X-owe kulki skopiowane na położenie Z-owe naszej kostki. Więc nie jest to niczyje zaskoczenie. Myślę, że każdy już to dobrze rozumie, jeżeli oglądał poprzednie części. Natomiast wiemy też, że można tutaj wpisywać różnego rodzaju wyrażenia matematyczne i poznaliśmy już na przykład taką funkcję jak pi, która nam zwraca 3,14, później 2 w zaokrągleniu. Mamy także taką funkcję jak degrees na przykład, która oblicza ilość radianów, znaczy ilość stopni z radianów, na przykład 1,57, to będzie pewnie coś koło 90 stopni, dokładnie. Mamy także funkcję rad, no i jeszcze radians, przepraszam, i jeszcze sporo innych. No i teraz tak, tych funkcji oczywiście jest sporo, ale nie wiemy, gdzie one są. Więc istnieje taka specjalna jakby szansa, żeby zobaczyć, gdzie one są ukryte, a one są rzeczywiście nieźle ukryte. Nie ściskam Shift F4, przełączając się chwilowo do naszej konsoli z Pythonem. Można także wybrać sobie stąd z tego menu polecenie Python Console. No i w tym, powiedzmy sobie, panelu możemy napisać coś takiego BPY APP drivers driver namespace. To jest taka nazwa, która zawiera po prostu specjalną tablicę, taki słownik z nazwami wszystkich funkcji używanych przez driver. Jeżeli zobaczymy, co tutaj siedzi, to możemy się nieźle zdziwić, bo jest rzeczywiście tych funkcji sporo. Na przykład arcus sinus, cosinus, arcus cosinus hiperboliczny, arcus tangens na przykład z dwójeczką hiperboliczny. Później mamy jeszcze cale na przykład, cosinus, cosinus, degrees. Mamy liczbę e. Mamy jakieś funkcje, których dobrze nie rozumiem, przynajmniej dzisiaj. Funkcje erf i erfc, eksponent i później jeszcze sporo różnych innych. Nieszczęśliwie się składa, że akurat dokumentacja Blendera odsyła nas w przypadku tych funkcji do strony, która nazywa się functionswolfram.com. I w moim przypadku akurat ta strona z jakiegoś powodu nie chciała działać, więc nie mogłem nawet zobaczyć, co te funkcje znaczą, ale widzimy, że one są całkiem konkretne tutaj. No i jest ich sporo, to już wiemy. Może gdzieś tu nawet frame znajdziemy, chociaż nie wiem, czy będzie. Frame jest frame, także wszystko się zgadza. Możemy używać tych funkcji w naszych driverach, wpisując ich nazwy po prostu bezpośrednio w konfigurację. Shift F6, jestem w funkcji z driverem, tutaj mogę wpisać na przykład frame i bam, i to będzie działać. Tak samo tutaj mogę wpisać na przykład hash i frame i ten hash na samym początku oznacza właśnie, że dodaję sobie driver do tego miejsca. No ale teraz co by było, gdybyśmy potrzebowali funkcji, których tutaj nie ma? Przecież czasami potrzebujemy czegoś, co rzeczywiście mogłoby się tutaj znaleźć, a nie ma. Więc na przykład możemy poszukać czegoś takiego jak na przykład wartość bezwzględna. To jest funkcja ABS. Widzimy, że jej tutaj nie ma. Absolute value, tak zwane. Teraz pytanie, jak to zrobić?
Funkcja oczywiście licząca wartość bezwzględną jest bardzo prosta i po prostu liczby ujemne zamienia na przeciwne, czyli na dodatnie, a liczby dodatnie zestawia jako dodatnie. Możemy sobie dodać to na przykład tutaj, zresztą chyba mamy już wszystko ustawione, nie mam. Więc weźmy szybko, zróbmy tak, żeby x-owe położenie kulki przekładało się na z-owe położenie tego klocka. Wpiszmy sobie tutaj var i chyba to wystarczy. Tak, tutaj wszystko jest podefiniowane jak trzeba. Ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, odsyłam ich do poprzednich tutoriali. No i teraz zróbmy tak, żeby na przykład kulka, dochodząc do położenia 0 i mijając to położenie, żeby powodowała, że kostka nie będzie się już teraz tutaj kierować prosto w dół, tylko jak kulka będzie na ujemnych częściach osi x, to ten klocek poleci z powrotem do góry. Czyli położenie dodatnie x-a będzie się przekładało na dodatnie położenie z-owe kostki, ale położenie ujemne kulki x-owe będzie się przekładało dalej na dodatnie położenie kostki z-owe. No więc, żeby takie coś zrobić, musimy mieć jakąś funkcję, którą tutaj wpiszemy i która wartość ujemną tego var zamieni na wartość dodatnią. Taką funkcję oczywiście tu mamy, ona nazywa się fabs, więc możemy ją tutaj sobie użyć od razu i ten efekt zostanie osiągnięty. Proszę zobaczyć teraz, jeżeli ta funkcja zadziała, to mamy dokładnie to, o co nam chodzi. Ale gdyby takiej funkcji nie było, a przez jakiś czas wierzyłem, że jej nie ma, bo po prostu nie przyuważyłem tutaj fabs, myślałem, że samo abs powinno być, no to taką funkcję można sobie łatwo napisać. I chciałem to właśnie pokazać. Ten przykład niestety wymaga znajomości Pythona, chociaż takiej elementarnej. Nie będę tego w tym tutorialu tłumaczył, ponieważ o Pythonie wypadałoby zrobić osobną serię kursów, co najmniej. Jest to język programowania o bardzo dużych możliwościach, w którym można rozszerzyć możliwości Blendera. I to jest chyba pierwszy przypadek w polskim kursie Blendera, kiedy do tego Pythona sięgniemy i sobie zdefiniujemy prostą funkcję Pythonową, która będzie działała jako funkcja możliwa do wywołania przez drivery. Aby to zrobić, wykorzystam jeden z paneli, który tutaj sobie utworzyłem. Podzielę ekran po prostu na części i w jednym z tych paneli włączę sobie edytor tekstowy, który wygląda teraz jak taki szary obszar. Mogę w tym edytorze tekstowym wcisnąć guzik New i zacząć pisać. To jest po prostu zwykły edytor tekstowy. Wszystko, co napiszę po znaku hash, będzie traktowane jako komentarz, więc mogę tutaj pisać totalne głupoty i nie będzie to powodowało żadnego błędu. Mogę na przykład napisać Piotr, żeby było wiadomo, kto to zrobił, albo na przykład polski kurs Blendera, co tam mi przyjdzie do głowy. Napiszmy dla Kurażu 2016 rok, bo w tym roku właśnie ten tutorial robię. I teraz tak, jeżeli chcemy zdefiniować jakieś funkcje, to one mogą robić różne rzeczy, ale jeżeli chcemy korzystać dodatkowo z Blendera, to musimy zaimportować bibliotekę obsługiwaną przez API blenderowe, to nazywa się po prostu BPY, zresztą tutaj również jest taki BPY, możemy go używać. I w każdym dymku z podpowiedzią również jest pokazywany. Więc jest to biblioteka, z której musimy korzystać, aby coś działało. I teraz zdefiniujemy sobie funkcję abs, która się będzie nazywała po prostu abs i będzie brała sobie jakąś zmienną, nazwę ją po prostu var, dam dwukropek. No i teraz trzeba zdefiniować, co się będzie działo, jeżeli taka zmienna do naszej funkcji trafi i bez większego tłumaczenia napiszę po prostu tutaj coś takiego. Jeżeli var jest mniejszy od zera, to wtedy zwróć z tej funkcji wartość przeciwną do var, a w przeciwnym wypadku zwróć po prostu wartość var. I tyle. I to jest nasza funkcja, która została zdefiniowana w Pythonie. Mogę tu jeszcze wcisnąć Ctrl F na przykład, włączyć podświetlanie bieżącej linii, podświetlanie składni, numery wierszy, żeby to jakoś wyglądało sensownie. A to jest kosmetyka i nie musimy się tym przejmować. No i teraz, żeby ten skrypt zadziałał, trzeba go uruchomić, a uruchomić go można naciskając guzik Run Script tutaj, czyli uruchom skrypt. Nacisnąłem i jest błąd, ponieważ czegoś zapomniałem. I teraz możemy zobaczyć, o co tutaj u licha chodziło. I teraz mamy, że w pliku tekst w linii 9 brakuje czegoś po LS i mamy napisane, że to jest niewłaściwa składnia. No i niestety trzeba tutaj umieć programować trochę, albo przynajmniej rozumieć składnię Pythona, a więc potrzebny będzie jakiś kurs na temat programowania w tym języku, a ja tu zwyczajnie zapomniałem napisać dwukropka, który jest wymagany. Teraz jeżeli uruchomię taką funkcję, to ta funkcja się wykona i nic pozornie się nie stanie. I do tej funkcji nie będziemy mieli żadnego dostępu niestety, ponieważ trzeba wiedzieć, jak ją wywołać. Jeżeli ją napiszę tutaj, to nadal ona nie będzie działała. Mogę wpisać abs. Zobaczyć, czy działa. O, widzimy, że działa. Także super, udało się. Jakimś cudem to zadziałało, chociaż spodziewałem się, że raczej nie zadziała. W prawidłowej wersji i w tej wersji, której się spodziewałem, musimy dopisać tutaj jeszcze jedną rzecz. Musimy dodać tą funkcję do tych
naszych funkcji zdefiniowanych już wcześniej w Blenderze, ponieważ mogą być po prostu przez Blendera niewidziane. Tu z jakiegoś powodu to od razu było widziane, ale zróbmy to porządnie, więc napiszmy sobie tutaj jeszcze coś takiego: bpy, app, driver, namespace. I teraz w nawiasie napiszmy sobie po prostu abs, to będzie nazwa naszej funkcji i napiszmy, że ta funkcja, która nazywa się rzeczywiście abs. Tak jak tutaj. I to powinno wystarczyć. Jeżeli jeszcze raz uruchomię ten nasz skrypt, znowuż nie ma żadnego błędu, nic się nie stało. No ale teraz powinienem bez problemu móc używać tej funkcji w Blenderze, tak jak tutaj. I to jest ten właściwy sposób. I to jest tak zwany p-driver, czyli driver określony przez Python, przez program, który bierze sobie tutaj jakieś zmienne. I teraz możemy tu napisać naprawdę niesamowite rzeczy, całe podprogramy, łącznie z ewentualnie skomplikowanymi obliczeniami i to wszystko będzie się wykonywało właśnie w tej jednej malutkiej linijce, generując mi po prostu jakąś wartość, która w tym przypadku akurat będzie zawsze dodatnia. Więc to jest już taki absolutny wypas i naprawdę, naprawdę zaawansowana rzecz. Pokazuję Wam tylko ten wierzchołek góry lodowej, bo naprawdę musiałem jeszcze sporo na ten temat powiedzieć, aby ten Python stał się bardziej zrozumiały. No ale jest to po prostu dla kompletności potrzebne w tym miejscu. No, dodam jeszcze tak, że można tą funkcję zobaczyć, że tutaj zrobiliśmy. Jeżeli wcisnę tutaj jeszcze raz klawisz dopełniający i przewinę teraz do góry, to się okaże, że w naszej liście pojawił się ten nasz element nazwy ABS. A więc to wykonanie skryptu w tym momencie zadziałało i mam teraz w przestrzeni nazw zdefiniowanej dla driverów dodatkową funkcję, której mogę bez problemu używać. Gdybym chciał, żeby ten skrypt wykonywał się zawsze, na przykład podczas załadowania tego pliku, to mógłbym tutaj jeszcze zrobić coś takiego, jak wcisnąć register, ale aby to działało, ten skrypt musi mieć jakąś sensowną nazwę, więc mogę tu wpisać na przykład abs funkcja .py i to odblokowuje mi dodatkowy checkbox, który pozwala mi na zarejestrowanie tego skryptu i jeżeli teraz Blender się załaduje, to ten skrypt zostanie automatycznie wykonany. Dzięki czemu w driverach pojawi się moja funkcja ABS i będę mógł jej później używać normalnie podczas pracy Blendera. Tak to można zrobić. Teraz oczywiście musiałem ten plik zapisać, później go wczytać, no i ta funkcja by działała, zakładając, że miałbym włączone wykonywanie automatyczne skryptów w Pythonie. Myślę, że to jakby jest wszystko na dzisiaj, co chciałem pokazać. Mamy prosty przykład z tą funkcją. Jeżeli ktoś chce, to można tą funkcję zamienić na coś innego i będziemy mieli inne rzeczy. Dodam jeszcze jedną taką rzecz kończącą, tylko że ten Python, który tutaj jest, jest językiem, który w tym momencie jest językiem interpretowanym. To znaczy, że każda jego linia wykonuje się po kolei. Jeżeli w tym warunku zdecyduje, że nie wchodzi do tej gałęzi, to ta gałąź może zawierać poważny błąd i podczas wykonania ten błąd wcale nie musi się ujawnić. Na przykład tutaj podzieliłem przez 0. W tym przypadku błąd pojawi się tylko wtedy, kiedy z tą kulką przesunę się poza granicę tej zerowej odległości na x-ach i x-y staną się ujemne tutaj. W tym momencie driver przestanie działać. Zresztą zobaczmy, tutaj driver jest zdefiniowany jak trzeba, więc jeżeli będę przesuwał kulkę, to spokojnie widzimy, że działa. Jeżeli pojadę trochę dalej, a jeszcze jedno, muszę wykonać ten skrypt, aby się uaktualniła funkcja. Jeżeli teraz przesunę się poza zero, zobaczymy, że klocek się nagle zatrzymał i nawet jeżeli wrócę, to już ten driver nie działa. A to jest przyczyna spowodowana tym, że w tym momencie mam tutaj błąd i ten błąd oznacza invalid Python expression. A to się pojawiło dlatego, że wszedłem niechcący albo chcący do tej gałęzi podczas wykonania skryptu i tu wystąpił poważny błąd. Nie można dzielić przez zero. Natomiast ja spróbowałem to zrobić i w tym momencie Python po prostu zdechł. I teraz ten driver już nie będzie działał, chyba że poprawię błąd. Jeszcze raz uruchomię skrypt. No i wtedy dam update dependencies. I teraz już wszystko jest w porządku. Więc możemy być tego jakby świadomi, że jeżeli nasza funkcja przestanie z jakiegoś powodu działać, to wtedy może być to spowodowane przez błąd w Pythonie. Musimy wtedy wszystko sprawdzić i zobaczyć, czy driver rzeczywiście jest aktywny, czy rzeczywiście działa. Dobra, tym razem już naprawdę kończę. Miłych, udanych renderów życzę. No i dobrej zabawy z Blenderem. Do zobaczenia.